właśnie zoperowałem dziecko 3-letnie. Usunąłem migdały gardłowe oraz podciąłem, zmniejszyłem masę migdałków podniebiennych. Operacje migdałków u dzieci wykonywane są między innymi z powodu zaburzeń oddychania podczas snu, problemów z niedosłuchem oraz związane z tym zaburzenia rozwoju mowy. Zabieg był wykonany metodą koblacji. Jest to nowoczesna metoda, która obniża ryzyko krwawienia. Do wykonania koblacji używa się jednorazowych końcówek. Końcówka tworzy łuk plazmy, dzięki czemu jest niszczona tkanka, następnie jednoczasowo jest koagulowana i odsysana, więc zabieg jest bardzo sprawny, a zarazem bezpieczny.